Ja powiem o tym, co mi się nie podoba w obecnym systemie bankowym, w obecnym systemie finansowym. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że Stany Zjednoczone na przykład to był kiedyś wolny kraj, to już nie jest wolny kraj. Albo że w Polsce kiedyś było mało ustaw, to mi się podoba, a teraz jest tych ustaw coraz więcej. Tak, dziękuję Lechu. Miało być, okej, miałem przytoczyć fragment faktów, ale już nie będę tego puszczał, o tym, że ZUS na przykład wydał wczoraj 150 tysięcy złotych na dwa samochody, po 150 tysięcy za każdy, czyli generalnie finanse publiczne, które z naszych kieszeni sobie wędrują na przykład do ZUS-u, są moim zdaniem marnotrawione. Gdyby zacząć używać Bitcoina, coś takiego by się nie działo. Takie pytanie, może ktoś wie. Na przykład byśmy wiedzieli i widzieli, czy ktoś na przykład się orientuje, ile wynosi najniższa renta w Polsce albo najniższa emerytura, mniej więcej. Ktoś wie? 1/3 Bitcoina. No to jest około 1000 zł, tak? A prezes ZUS-u sobie wydaje 150 tysięcy na auto. No moim zdaniem to nie jest fajne. I dlatego będę mówił o takich paradoksach i porównywał to do Bitcoina, żeby pokazać, czemu Bitcoin jest lepszy niż obecny system finansowy. Co to jest Bitcoin? Bitcoin to jest cyfrowa waluta przyszłości. Jeszcze taki margines. 90% tego, co dzisiaj usłyszycie, to będą opinie. To, co ja mówię, to w większości są opinie. I to, co reszta osób będzie mówiła, to też będą opinie. Nie ma czegoś takiego jak oficjalna fundacja Bitcoin. Jest fundacja Bitcoin, ale to nie jest oficjalna. Tak samo jak nie ma na przykład międzynarodowego, oficjalnego Stowarzyszenia Fizyków, które nam mówi, to jest zgodne z fizyką, a to nie jest. Bo to nie jest tak, że fizyka do kogoś należy, albo matematyka do kogoś należy, albo internet do kogoś należy. Niektórzy chcą nam wmówić, że na przykład internet należy do Stanów Zjednoczonych, a to nie jest prawda, bo ja sobie mogę zrobić z kolegami swój internet i on będzie należał do mnie. A ogólnie internet należy do nas wszystkich i podobnie jest z Bitcoinem. Bitcoin należy do nas wszystkich. To jest open source, otwarta technologia, otwarte źródło. Jeżeli ktoś chociaż w podstawowym stopniu zna język angielski i trochę korzystał z komputerów, to może próbować chociażby przy pomocy kogoś ze zdolnych informatyków, których dzisiaj na sali nie brakuje, przejrzeć ten kod i myślę, że w kilka dni by się udało zobaczyć, co tam w tym kodzie jest. A jeszcze jako ciekawostkę powiem, że w Polsce Narodowy Bank Polski jest publiczny, a w Stanach Zjednoczonych na przykład tak nie jest. Fed, o czym się nie mówi publicznie, Fed nie jest bankiem państwowym, on jest częściowo prywatny. Kiedyś, dawno temu zostały sprzedane niektóre udziały Fedu i generalnie prywatne osoby bogacą się na dodruku pieniądza. W Bitcoinie to jest niemożliwe, bo Bitcoinów, i to akurat jest informacja, raczej fakt, a nie opinia, że do roku 2140 będzie 21 milionów Bitcoinów i nigdy więcej. Dysponuję takim tłumaczeniem przysięgłym manifestu Bitcoin, to będę mógł udostępnić, jeżeli ktoś na przykład napisze do mnie maila na blog satoshi@gmail.com, to będę chętnie się podzielę tłumaczeniem przysięgłym. Jest to manifest, który tłumaczy, po co ten Bitcoin jest, dlaczego on jest taki fajny i dlaczego on działa na całym świecie. Bardzo ważną cechą Bitcoina jest to, że zapewnia on nam pewną anonimowość. Czasami wydaje nam się, że anonimowość jest niepotrzebna, ale ja uważam, że jest. Ponieważ na przykład możemy nie życzyć sobie, żeby nasz sąsiad wiedział, na co wydajemy pieniądze. W banku też pracują tylko ludzie. Możemy nie życzyć sobie, żeby oni wiedzieli, gdzie kupujemy, co kupujemy i od kogo kupujemy. Kiedyś słyszałem taką anegdotę na jednej z konferencji, że gość dostał od banku swojego taki list z zaproszeniem na wyjazd na narty do Aspen, bo on ciągle jeździ tam do Aspen i gdy będziesz kolejny raz jechał do Aspen, to tutaj proponujemy takie ubezpieczenie. I co się okazało, żona tam wyjęła ten list, otworzyła, a się okazało, że on jeździł z koleżanką z pracy do Aspen. Czyli jakby bank zaczął ingerować w jego prywatność. To jest może taki przykład tam moralnie wątpliwy, może się wydawać, ale jednak nie powinniśmy życzyć sobie, żeby bank zaglądał do tego, co robimy. I w Bitcoinie to od nas zależy, czy chcemy tą anonimowość zachować, czy nie. Padło tam pytanie o te
bloki, czyli o tego blockchaina. Bitcoin jest zdecentralizowany, czyli czasami mnie ludzie pytają, jak można zniszczyć Bitcoina? Ja mówię, a w bardzo prosty sposób można zniszczyć Bitcoina. Wystarczy zniszczyć cały internet albo wyłączyć cały prąd elektryczny na ziemi. No takie dwa przykłady, takie najprostsze, a reszta no to, nie wiem, pokonać matematykę. A jak wiemy, że wszystko wokół nas, komputery, samochody, to wszystko działa właśnie dzięki matematyce. Dzięki temu, że matematyka jest jedną z niewielu rzeczy obiektywnych, bo 1 plus 1 na zbiorze liczb rzeczywistych zawsze równa się 2. I niezależnie od tego, czy papież będzie chciał, żeby to się nie równało 2, czy Putin, czy Obama nie będą chcieli, to się zawsze równa 2 i tego się po prostu nie da zmienić. To są nody, czyli węzły Bitcoin. Tak się okazuje, że Polska jest jakimś liderem dość mocnym, bo na świecie mamy 193 kraje według Organizacji Narodów Zjednoczonych, a my jesteśmy na 10. miejscu, czyli daliśmy się wyprzedzić przez Australię czy Wielką Brytanię, ale pokonujemy na tej liście węzłów, czyli liście komputerów podłączonych, ile w Polsce jest komputerów podłączonych do sieci Bitcoin, pokonujemy takie duże kraje jak Argentyna czy Brazylia i bogate kraje jak Szwajcaria, czyli jak widać Polska dobrze sobie w Bitcoinie radzi. Kraje wykluczone, to jest taki mój prywatny projekt, nie mogłem znaleźć danych za bardzo w internecie, więc sam je opracowałem, starałem się dość rzetelnie to zrobić i sporządziłem taką listę. To są kraje, do których nie uda wam się wysłać przelewu. Choćbyście bardzo chcieli, to jeżeli nie użyjecie Bitcoina, to nie zrobicie tego. Przykład, jeżeli na przykład chcielibyście wysłać przelew do Syrii, załóżmy, że wasza kuzynka jest w Syrii, tam potrzebujecie wysłać 15 dolarów, wchodzicie na stronę Western Union z tej takiej fajnej listy rozwijalnej, wyciągacie z Syria, a tam się pojawia numer telefonu do prywatnej osoby w Jordanii. I tyle. Trzeba zadzwonić do Jordanii i jakoś tam się umawiać. Ja nie wiem, jak oni to chcą zrobić, ale generalnie taki jest pomysł. Jak na BZWBK się spróbuje zrobić przelew do któregoś z tych krajów, to się pojawia informacja, że jest to kraj o podwyższonym ryzyku militarnym, gospodarczym i możliwe, że kraj wspiera terroryzm, więc niestety przelewu nie zrobicie. Bitcoin takich wykluczeń nie ma i te wszystkie kraje doskonale sobie w nim radzą. W każdym z tych krajów jest co najmniej kilka węzłów, czyli co najmniej na każdy kraj znalazła się jedna entuzjastyczna i pozytywnie nastawiona osoba, która nie chciała się podporządkować takim ograniczeniom i postanowiła zainstalować klienta Bitcoin. To są takie sąsiednie kraje, się wydaje blisko. Białoruś, Monako, Mołdawia, Macedonia, Czarnogóra. Jak się spróbuje wysłać przelew na Białoruś, to wprawdzie jest to możliwe, ale trzeba wypełnić jakieś tam formularze specjalne i przelew jest albo bardzo drogi, albo niepraktyczny, czyli na przykład będzie wędrował 7 dni, a za niektóre towary, na przykład za żywność 7 dni, to już może się okazać, że zanim ktoś zapłaci, to ten towar już się zepsuje, tak? Czyli może się okazać HDI, Human Development Index, to jest tak sobie dla siebie po prostu naniosłem, żeby widzieć te bardziej rozwinięte kraje, żeby się wyróżniały. Monako jest wykluczone dlatego, że podobno stosują jakąś tam szkodliwą konkurencję podatkową, czyli generalnie tam są niższe podatki. Tak. To są takie różne rzeczy. Taki mały konkurs pewnie zrobimy, ale to już może jak Lech będzie na scenie, że będziemy jakieś tam drobne ilości Bitcoina rozdawali, także już proponuję sobie instalować Android, Bitcoin Wallet albo Mycelium. Ja prywatnie używam Mycelium, ale tak naprawdę to jest bez różnicy, wystarczy poszukać Bitcoin. Niestety posiadacze Apple'a raczej nie wezmą udziału w konkursie, bo Apple jest firmą amerykańską, a Amerykanie, jak widać, nie lubią nowości, nie lubią wolności i w Stanach Zjednoczonych też jest firma, która mnie oszukała, tak sobie postanowiłem, że kilku tysiącom osób o tym powiem i tak dobrze mi idzie, niedługo w Gdańsku na PGA Arena, tam jakieś 2,5 tysiąca osób. Otóż PayPal mnie oszukał, PayPal zabrał z mojego konta kilka tysięcy złotych w formie chargebacku, nie wiem, czy wszyscy o tym słyszeli, ja szybko tłumaczę, czym jest chargeback. Otóż tak, zbierałem kiedyś srebrne monety o wartości 5 tysięcy złotych, mi się udało zebrać, wpadłem na pomysł sprzedaży na portalu eBay, sprzedałem, otrzymałem 5 tysięcy na konto w PayPal, monety wysłałem do Stanów, numer przesyłki wskazuje, że została szczęśliwie doręczona i pewnego pięknego dnia PayPal do mnie dzwoni, że mam na koncie saldo ujemne, minus 5 tysięcy, bo przezornie te pieniądze wypłaciłem i tam mówią, a bo temu gościowi, wiesz Maciek, tam ukradli kartę i ktoś się posłużył jego kartą, więc ty musisz 5 tysięcy oddać. No cóż, że tam wysłałeś te monety, no ale my tak działamy nieuczciwie, to ci zabierzemy. I tak generalnie jak się wpisze w Google'a,
wujka Google'a PayPal i chargeback, to można dużo, dużo takich historii poczytać, że po prostu PayPal arbitralnie zabiera pieniądze ludziom skąd, także serdecznie polecam ich usługi. A co do Bitcoina, to jest niemożliwe. Jeżeli ja komuś wyślę Bitcoina, to choćbym znał papieża, Obamę i Putina, to nie dam rady tego cofnąć, bo po prostu jest to matematycznie niewykonalne. Więc uważam, że Bitcoin jest dużo lepszy niż PayPal, który swoją drogą mnie okradł. Taki szczegół. Tak, i teraz jeszcze te kilka rzeczy, które tak na deser sobie tutaj przygotowałem. Na przykład o Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone lubią sobie kogoś aresztować. Na przykład ostatnio sobie aresztowali chłopaka, który rzucił samolotem po klasie, później nie chciał tego pozbierać. Generalnie źródło to jest The Guardian, tak? Czyli no, możecie poddawać wątpliwość to, co ja mówię, ale skoro The Guardian, czyli jedna z największych gazet, pisze, że kogoś aresztowali za to, że on rzucał samolocikami, to najprawdopodobniej tak było. Później, słucham, że Stany Zjednoczone aresztowały Charlie'ego Schlima za to, że korzystał z bitcoinów, mimo że w ich przepisach nie ma nic takiego, że nie można używać bitcoinów. Tak samo nie ma nic o tym, że nie można samolocików rzucać, ale postanowili kogoś aresztować. Tak samo tu jest CBS News i podaje dwa przypadki, że też gość beknął w sali i też podobno go aresztowali. I to mówię, CBS News, to nie są jakieś jaja. I gość miał też taką sytuację, że chłopak 16-letni, to też jest w tym artykule na CBS News, miał $200 przy sobie, no nieziemsko wysoka kwota. I oni stwierdzili, że skoro on ma $200 w gotówce, a gotówka jest niepożądana, oj nie. Gotówkę to podobno tylko przestępcy używają, tak się w Stanach uważa podobno powszechnie. To postanowili go przeszukać i przy 5 osobach chłopaka do naga rozebrali. Wszystko opisuje portal CBS News, który powstał około 70 lat temu i jest wiodącym źródłem informacji. To ja tak dopytam, czyli jak teraz mówiłem, że mam bitcoiny, to już powinienem się obawiać lecenia do Stanów, znaczy, bo wiesz, zaraz mnie przeszukają wszyscy. Ja sobie obiecałem, że moja noga na ziemi amerykańskiej nie postanie. Na razie się tego trzymam. Ale mam, czyli nadzieję, tak naprawdę zniechęcasz wszystkich ludzi, którzy korzystają na sali z bitcoina, że do wyjazdu ze Stanów. Jeśli ktoś planuje jechać, znaczy, do Stanów, to lepiej, żeby już nie korzystał, bo tam Stany Zjednoczone niszczą przedsiębiorczość, to tak, zniechęcam. Barclays Bank, to jest taki śmieszny przykład, 14 tysięcy osób oni zwalniają. To ile ludzi ten bank zatrudnia? On tam zatrudnia tak 140 tysięcy osób, czyli jak się zastanawiacie, czemu są wysokie przelewy, wysokie prowizje w ogóle w bankach i wysokie opłaty, to jest przykład. Jeden bank zatrudnia 140 tysięcy osób. Dla Bitcoina nikt nie pracuje oficjalnie, bo wszystko jest jakby z dobrej woli, tak? To jest tak jak Linux, tak? Ktoś chce korzystać z Linuxa, to go rozwija. Ktoś uważa, że Linux jest fajny, to go rozwija. Bankowa grabież na Cyprze. Jakbyście zapomnieli, to w bankach się takie rzeczy zdarzają, trzeba o tym przypominać. Portal Interia, jak ktoś też, nie wiem, czy tam wszyscy pamiętają, na Cyprze tak 10% tak pozabierano z kont. W Bitcoinie to jest niemożliwe. Nie można tak 10% komuś zabrać z konta, bo tak chce. Też turecki rząd kiedyś sobie wymyślił, że on zakaże jakiejś strony internetowej, a ludzie co zrobili? Na ścianach sprayem zaczęli DNS-y pisać, wystarczyło w przeglądarce zmienić DNS-y, już można na stronę wchodzić. Czyli generalnie rząd tam próbuje coś blokować, ale na szczęście im nie wychodzi. Bitcurex, czyli ile my tam mamy tych użytkowników. W Polsce mamy 26 tysięcy użytkowników, a jako ciekawostkę powiem, że z Tora, czyli z podziemnej sieci internetowej, o której nie powinienem mówić, korzysta 90 tysięcy Polaków, czyli potencjał jest duży. Możliwe, że wszyscy, którzy korzystają z Tora, kiedyś się przerzucą, a nie tylko z Tora, bo Bitcoin może służyć do bardzo fajnych rzeczy i o tym powiedzą chłopaki. No i Ministerstwo Przedmiot Gospodarki chce parytetów w radach nadzorczych spółek, czyli to jest pokazanie tego, że państwo nadmiernie ingeruje w gospodarkę, ale w Bitcoina nie może ingerować, więc nie zaingeruje. W Polsce Bitcoin się ładnie rozwija, w Warszawie już jest coraz więcej punktów akceptujących Bitcoiny. I jeszcze jedna rzecz, która może się okazać w miarę ciekawa. Otóż 12 maja o godzinie 12 w Europie, w Polsce, w Warszawie, przy ulicy Kruczej 46 otwieramy pierwszą ambasadę Bitcoin. Będzie to pierwsza ambasada Bitcoin w Europie. Wszystkich was serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałem, 12 maja, godzina 12, w miarę łatwo zapamiętać. Wyprzedziły nas tylko kraje takie jak
Kanada i Izrael. Także Polska zajmuje tym razem trzecie miejsce na arenie międzynarodowej. Zapraszam serdecznie do ambasady Bitcoin. Jeżeli ktoś z Was świadczy jakieś fajne usługi z branży IT, to zapraszamy. Można z nami porozmawiać. Może będziemy mogli Wasze usługi zaoferować. Oczywiście, jeżeli przyjmiecie Bitcoiny za swoje usługi, to na pewno zaoferujemy te usługi. Będziemy generalnie edukować Kowalskiego, czym jest Bitcoin. Będziemy umożliwiać korzystanie z bitcoinów, także zapraszam 12 maja o 12 na Kruczą 46 do ambasady Bitcoin i dziękuję bardzo.